weekend w Gościszowie w gminie Nowogrodziec upłynął pod znakiem dobrej zabawy, swojskiego jadła i wielu towarzyskich spotkań. Odbyła się tradycyjna gościszowska peczenica, czyli święto pieczonego prosiaka. Dzisiaj od rana słoneczko świeci, ludzi jest masa, bardzo, bardzo dużo już się schodzi ludzi, pieczeń już jest prawie gotowa i myślę, że ludzie się dopytują, kiedy to będzie gotowe, czekają tutaj, ale za pół godziny już będziemy już tu kroić te pieczenice. Pieczenica jest smaczna, palce lizać. Palce lizać, bo to sprawdzone tradycyjne receptury, a wprawieni kucharze dobrze wiedzą, jak przygotować pyszną pieczenicę. To wszystko zależy, jaka jest waga świnki. To jest, tutaj te mamy 90 kg, czyli piekłem około 6 godzin. 6 godzin, to jest taka podstawowa, jest także i 7 godzin czy coś. Jeżeli krócej chcemy piec, to jest bardziej taka soczysta, jeżeli tak, to jest wszystko zależy od świnki, jaka jest. Jakieś nadzienia się stosuje, jak to jest? Znaczy ja mam już od lat stosuję swoją własną recepturę, które, bo ta świnka troszeczkę inaczej, bo to ta, co na pieczenicy jest, to jest tylko wyłącznie solą nacierana. Ja zastosowałem sobie tutaj kompozycję smakową, taką ziół i pieprzu, dość tak, także ona jest dość taka pikantna, słona, ale i pikantna jest. Do konkursu na najsmaczniejszą pieczenicę stanęło kilku kucharzy. Jury konkursowe spróbowało i oceniło wszystkie. Ostatecznie zwyciężył pan Antoni Wilk z Gościszowa. Na najsmaczniejszą pieczenicę, proszę państwa, jej już praktycznie nie ma, już prawie się kończy. Taka była smaczna, że już wszystko wyjedzone. Na stoiskach przygotowanych przez Radę Sołecką czy koła gospodyń można było naprawdę dobrze zjeść. Jako Rada Sołecka w tym roku mamy nie tylko pieczenicę, mamy również pitę. To jest tradycja przywieziona z Jugosławii. Mamy ją tak na bardzo bogato, ponieważ to jest pita z serem i jabłkiem, ale z dodatkiem dwóch gałek lodu, bitej śmietany i sosu ze świeżych truskawek. Mamy również rękodzieła. Można było kupić także pamiątkowe koszulki z Gościszowa. Koło gospodyń z Ocic przygotowało nawet kociołek bałkański. Kociołek bałkański, czyli zupa taka a la gulaszowa, ale z dużym dodatkiem warzyw, bardzo dużo papryki, pikantna, taka typowo bośniacko-chorwacka, czyli z tamtych stron. Myśmy zmodyfikowali, dodaliśmy troszeczkę pieczarek, troszeczkę warzyw takich naszych tutejszych, czyli marchewka, pietruszka, papryczka, no i do tego pikantności, bo to jest podstawa w tej zupie. W bogatym programie były konkursy, turnieje, występy zespołów folklorystycznych z całego regionu, a nawet z zagranicy. Imprezę poprowadził niezastąpiony Olgierd Poniźnik. Konkurs na basi brzucha, który rozegrał się, mieliśmy dużą ilość zawodników. Konkurs na najsmaczniejszą pieczenicę. Najważniejszy konkurs corocznie, który się odbywa corocznie już od 16 lat. Konkurs o złoty ryj, turniej. W tym roku wzięły udział drużyny sportowe. Klub sportowy Orzeł Gościszów i klub sportowy Chrobry Nowogrodziec. Ponadto konkursy dla dzieci i wiele, wiele innych atrakcji. Na scenie pojawił się także zaproszony zespół z Republiki Serbskiej, Bośni i Hercegowiny. Goście zawsze dopisują, bo gospodarze na gości czekają. W związku z tym pieczenica po raz 16 w Gościszowie, przy pięknej aurze, przy sympatycznych konkursach, koncertach. Atrakcją na pewno jest pobyt i występ zespołu z Bośni i Hercegowiny, taki, który gra na zabawach tanecznych podczas wesel, które się odbywają w Bośni. W związku z tym widzę radość wśród mieszkańców i gości zaproszonych. A dla dzieci było wesołe miasteczko, stragany z różnościami, a także atrakcja specjalna. Można było wszystko zobaczyć z góry dzięki strażakom i ich sprzętowi. Gwiazdą wieczoru był zespół Markus P. Już niebawem zapraszamy na obszerną relację z Pieczenicy 2017. Yeah! Ciemno, razem! Ciemno, razem! Ciemno, razem! Ciemno, razem! Ciemno, razem!